Naszą wędrówkę po Małopolsce rozpoczniemy od najważniejszego miasta tego regionu, od Krakowa. Powstanie Grodu Krakowskiego związane jest z legendarną postacią króla Kraka, który miał założyć gród w miejscu dzisiejszego Wawelu. O tym, że nad Wisłą w zamierzchłych czasach zamieszkiwali, oprócz plemion słowiańskich, również Germanie, może świadczyć inna legenda o Wandzie, córce króla Kraka, co nie chciała Niemca za męża. Różne koleje losu przechodził Kraków do XVI wieku, zanim przestał być stolicą Polski. W XIII wieku Kraków zrujnowany został przez Tatarów, z tego okresu pochodzą dwa symbole krakowskie: lajkonik oraz urywany hejnał. Najważniejsze zabytki miasta z okresu jego świetności to: Zamek Królewski na Wawelu, Barbakan, Brama Floriańska, sukiennice. Piękny gotycki Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza oraz Kolegium Mejes, najstarszy budynek najstarszego polskiego uniwersytetu, który od połowy XIX wieku nosi nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie rozbiorów Kraków stracił na znaczeniu, odzyskał je dopiero po II wojnie światowej. Współczesny Kraków to stolica województwa małopolskiego, stolica naukowa i kulturalna Polski. Samo miasto Kraków, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, zamieszkuje około 600 tysięcy mieszkańców. W 2000 roku uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W katedrze na Wawelu znajdują się groby polskich królów i innych wielkich Polaków: Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. W Krakowie działa kilkanaście teatrów, wiele muzeów. Najstarsze z nich to Muzeum Czartoryskich założone w 1876 roku. Kraków jest miastem nauki. Najstarszy uniwersytet Polski i jeden z najstarszych w Europie uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku oraz dziesięciu wyższych uczelni państwowych kształcą blisko 80 tysięcy studentów.